A jeszcze daj dla niej, przecież ona jest malutka. Wydaje mi się, że ty Maję kochasz dużo bardziej niż mnie. Oj! Co za dziecko? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Często wydaje mi się, że mama mnie nie kocha. Chociaż mówi, że kocha. Ale myślę, że Maję, moją młodszą siostrę, ona po prostu uwielbia. A mnie nie. Dajcie łapkę w górę i sami zobaczcie, co u nas się dzieje. Mamo, niech Maja zrobi ciszej! Ja nic nie słyszę, co jest w telewizji! Mamo! Łaisy jest! Wolna telewizja! Mamo! Co jest? Aisza, lepiej wyłącz tę telewizję, bo przeszkadzasz Mai! Aisza, idź lepiej odrobić pracę domową. Szybko! Wyłącz telewizję. Co, Aisza? Mogę zjeść jeszcze jedną czekoladkę z kalendarza? Ale ty chyba już dzisiejsze okienko otworzyłaś, tak? Tak. Aisza, to po co pytasz? Jeden dzień, jedna czekoladka. I już. Mamo! Co, kochane? Mamo, można otworzyć cały kalendarz? Nie, Maja, jak to cały kalendarz? A połowę? No dobra, możesz zjeść połowę czekoladek. Jest, jest, jest! Wow. Co? Cześć, mamo. Cześć, Aisza. Słuchaj, siadaj od razu odrabiać lekcję. Ale mamo, dopiero ze szkoły wróciłam. Taka jestem zmęczona. Nie, Aisza, siadaj, póki wszystko pamiętasz ze szkoły. Później odpoczniesz. No dobra, mamo. Cześć, mamo. Mogę coś zjeść, a później bajki. I wieczorem drobię. Proszę domową. Dobrze, mamo? Tak, oczywiście, kochana. Pa, pa. Śnieżna paczka. Bilet. Aisza, gdzie ty się zbierasz w ogóle? Jak to gdzie? Do kina? Na śnieżną paczkę? Z koleżankami? Słucha? Żadnego wyjścia, żadnych koleżanek. Ale dlaczego, mamo? Dlaczego, dlaczego? Bo tak. Celebryty, że nie pogadły. Ale fajnie. Gońcem firmy Śnieżna Paczka. Ale marzenia ma wielkie. Wow. Jesteś małym lisem polarnym. Mamo, jestem na film do kina. Na jaki film, Maję? Na Śnieżną Paczkę? Tak, tak. Aisza, Aisza, chodź tutaj. Co, mamo? Okej, Aisza, możesz iść do kina. Naprawdę? Idę się ubierać. Tak, możesz iść, ale z Mają. No super! Sama iść nie mogę, tylko z Mają. Ale daj, to mój telefon. Nie ma, to mój telefon. Mamy! Aisza, daj dla niej, przecież ona jest malutka. Co? Ona malutka? Aisza, daj dla niej. Mamo, wydaje mi się, że ty Maję kochasz dużo bardziej niż mnie. No co ty, Aisza? Ja? Nigdy. Skąd ty w ogóle masz takie myśli?
Wy dla mnie z Mają jesteście zupełnie, a to zupełnie jednakowe. I kocham was tak samo mocno. Mamo, ale to przecież jest oczywiste. Co papi? Mama mi dała. No właśnie. Maja! Mamo! A jeszcze ona jest mała. Co za muzyka? Maja, zrób ciszej! Przeszkadzasz mi odrabiać lekcje! Nie, nie zrobię! Mamo, ja mam zrobić ciszej! Nie mogę się skoncentrować! Mamo, Aisza do mnie przylepi. Aisza, nie narzekaj, później odrobisz pracę domową. Jak ci teraz wszystko przeszkadza? Jak to później? Oj! Co to ma być, Aisza? Zawsze musisz coś rozbić albo rozlać. Co za dziecko? Mamo, ale ja niespecjalnie, przepraszam. Oczywiście niespecjalnie. Szybko to wszystko posprzątaj. Oj, mamo. Mamo, tutaj jest woda. Przepraszam. Ojoj, nic się nie stało, Maja. Ja zaraz wszystko posprzątam. Mamo, mogę to zjeść? To był ostatni batonik. Ale ja byłam pierwsza. Mamo, naprawdę chcę. Aisza, Maja chce zjeść ten batonik. Ty jesteś starsza, ona jest młodsza. Może w ogóle ona jest głodna. Daj proszę dla niej ten batonik. Młodsza, młodsza. Mam już dość. No jak? Spodobał się wam taki filmik? Pamiętajcie, że wszystkie wydarzenia przedstawione w filmie są wyreżyserowane. Właśnie tak. Tak, są wyreżyserowane. I nie mają związku z prawdziwym życiem. Każdy aktor po prostu odgrywał swoją rolę. I już. A teraz do zobaczenia.